Witajcie kochani, dzisiaj chcę Wam powiedzieć na temat odczyszczania wątroby. Wiele osób sobie po prostu bagatelizuje ten problem, ponieważ myślą, że jak oczyszczą jelita i się lepiej poczują, to wszystko już jest super, już nie potrzeba nic więcej robić. Niestety chcę Was wyprowadzić tutaj z błędu, ponieważ podczas oczyszczania jelit, co powinno się robić najpierw? Uwalnia się bardzo duża ilość toksyn do organizmu, dlatego konieczne jest oczyszczenie później, w późniejszym etapie wątroby. Nawet jak się lepiej poczujecie po oczyszczaniu, bo zazwyczaj tak jest, organizm zaczyna lepiej funkcjonować, lepiej trawić, lepiej przyswajać substancje odżywcze i tak dalej, to wszystko oczywiście jest wynikiem oczyszczania jelit, ale organy muszą po kolei później zostać oczyszczone. Dlatego po oczyszczaniu jelit zawsze trzeba oczyścić wątrobę. Wątroba wtedy jest obciążona, nie filtruje tak jak powinna, w krwi pływa bardzo dużo toksyn, ubitych białek pasożytów, które podczas oczyszczania się tam po prostu znalazły. Dlatego zwracam zawsze na to uwagę. Oczyszczanie wątroby jest jakby kolejnym etapem potrzebnym do tego, aby organizm zaczął prawidłowo pracować. Nie wolno sobie tego bagatelizować, nie wolno sobie tego zaniechać. Są oczywiście później inne organy również, które trzeba oczyścić. Są nerki, które trzeba oczyścić, krew, limfę. Często też zatoki oczyszczamy, dlatego że znajdujące się tam bakterie również mają wpływ na to, czy nasze oczyszczanie będzie długotrwałe, czy to po prostu się nie powiedzie. Nie można sobie po prostu tego zbagatelizować. Powiem Wam dzisiaj o metodzie, która jest bardzo skuteczna, bardzo fajna, no nie do końca należy do przyjemnych, natomiast w zależności od człowieka, od tego, ile on ma tych toksyn w organizmie, jak się odżywia, czy pali, czy pije, czy nadużywa cukru. To wszystko wpływa na to, jak będziemy się czuć podczas oczyszczania wątroby. Często właśnie są informacje takie, że nie jest to najlepsze samopoczucie w danym momencie. Dlatego od razu mówię, zarezerwować trzeba sobie 2 dni. Najlepiej jest, jeśli jest to weekend, nie musimy nigdzie iść. Zostać trzeba w domu, od razu mówię, ponieważ korzystanie z toalety wtedy jest bardzo częste. Więc nie chcielibyście gdzieś być poza domem i nie mieć możliwości skorzystania. Dlatego mówię od razu, zostajemy wtedy w domu, odpoczywamy, bo jest to dosyć no, taki proces dwudniowy, który może nas troszkę no, osłabić, że tak powiem. Ale później się wszystko regeneruje, później wszystko dochodzi do normy. Jest to proces, tak jak powiedziałam na początku, bardzo ważny. Po pierwsze, jakie są przeciwwskazania? Nie oczyszczamy dzieci do 12 roku życia. Kobiety, które są w ciąży, karmiące piersią, również nie powinny przeprowadzać takiego oczyszczania wątroby. Podstawową rzeczą jest to, żeby najpierw oczyścić jelita, ponieważ jeśli nie oczyszczamy jelit, jeśli nie oczyszczamy się z pasożytów, wtedy oczyszczanie wątroby być może nie będzie skuteczne i nie będzie miało sensu, dlatego że w wątrobie mogą się zasiedlać i często się zasiedlają pasożyty. Jeśli nie oczyścimy organizmu z pasożytów, to wtedy nie ma sensu oczyszczać naszej wątroby. Więc tak jak powiedziałam, najpierw są jelita, później jest wątroba. Osoby, które mają torbiele lub jakieś inne stwierdzone guzy na wątrobie również powinny się wstrzymać z takim oczyszczaniem. No i osoby, które palą papierosy, powinny się wstrzymać przez te 2 dni od palenia, ponieważ palenie również powoduje to, że ta wątroba się nie będzie oczyszczać. Co potrzebujemy do takiej kuracji? Polecam bardzo oliwę z oliwek dobrej jakości. Ekologiczne najlepiej cytryny. 3 cytryny takie średniej wielkości na osobę. Słoik z rurką. No i oczywiście magnez lub sól gorzką, tutaj tego bardzo dużo będziemy pić, więc trzeba się zaopatrzyć w większe opakowanie, do 70 gram na osobę, powyżej 60 kg, tyle trzeba rozpuścić w wodzie, to powinno być 700 ml, czyli to jest około 4 łyżek, no ponad 4 łyżki takie stołowe proszku, bo to musi być proszku, czyli ta sól Epsom, tak, sól gorzka lub chlorek magnezu można do tego zastosować.
i preparat, który się nazywa ornityna. Ornityna bierze udział w procesie regeneracji naszej wątroby i wzmocnienia naszej wątroby. Tylko pamiętajcie, jeśli wybierajcie dobrej jakości suplementy, sprawdzajcie składy. Najlepsza ornityna, jeśli znajdziecie taką, ja nie mogę tutaj podawać żadnych nazw firm i tak dalej, to musicie sobie sami sprawdzić. Ornityna najlepiej jak ma 500 mg w jednej kapsułce. Oczywiście powinna być to czysta ornityna, nie z dodatkiem wypełniaczy, na przykład z tearenianu magnezu czy soli magnezowych, kwasów tłuszczowych, ponieważ to jest to samo i tutaj nas też oszukują, więc bądźcie uważni na to, nie kupujcie czegoś, co jest szkodliwe. Tutaj chodzi o to, żebyśmy naszą wątrobę oczyścili i zregenerowali, a nie zatruli ponownie. Dlatego zważajcie na to, ile jest w jednej kapsułce tej substancji czynnej, tak, która jest potrzebna, i żeby nie było tych wypełniaczy. 4 kapsułki takiej ornityny po 500 mg przypada dla osób, które ważą do 50 kg. Powyżej 50 do 70 kg 5 kapsułek i powyżej 6 kapsułek. Czyli to możecie łatwo wiedzieć, ile ważycie, to sobie przygotujcie po prostu tyle, ile potrzebujecie. Wyciśnijcie sobie po prostu ten sok z cytryny, tak powiedzmy na 2 palce w szklance powinien zajmować, tak? 2 palce, czyli taka wysokość, tyle samo oliwy z oliwek. Trzeba to najlepiej trzymać w lodówce, później jak już to wyciągniecie z lodówki, to najlepiej to szybko mieszać i pić, dlatego że to jest oczywiście inna ciężkość płynu, więc trudno wymieszać oliwę z cytryną i nie będzie to takie miłe do przełknięcia, że tak powiem. Jeśli to się szybko wymiesza i pije, to jeszcze jest jakby zemulgowana ta oliwa z tą cytryną, jeszcze to jest do przełknięcia. Natomiast jeśli jeszcze tego nigdy nie robiliście, to się nie zniechęćcie do tego, trzeba powolutku. Najlepiej jak to jest zimne, tak jak powiedziałam, bo wtedy to jakoś łatwiej przechodzi przez gardło. Zaczynacie w piątek po 15 oczyszczanie lub w sobotę o 15 oczyszczanie wątroby. Mały posiłek rano możecie zjeść, tak? Bardzo lekki, jakieś owoce, nic takiego tłustego, nic takiego ciężkiego, jakaś sałatka warzywna, owoce, no i dużo wody, tak? To możecie jeść do godziny 15. Nie jemy żadnego mięsa, nie jemy żadnych takich białek, które się ciężko trawią, jakichś ciężkich posiłków, które się długo trawią. O godzinie 15 przestajemy jeść i wypijamy, tak jak powiedziałam, 700 ml mamy tego płynu, roztworu soli gorzkiej, tak? To też można z sokiem rozcieńczyć, dlatego że niektórzy po prostu nawet nie mogą tego przełknąć, jest to tak niedobre. Do wszystkiego się oczywiście idzie przyzwyczaić, natomiast no, nie dla każdego jest to komfortowe do picia, więc można to rozcieńczyć sokiem. Ważne, żeby wypić tą ilość, jaka jest podawana. Czyli te 700 ml wypijamy przez te 2 dni, natomiast większą ilość wypijamy tego pierwszego dnia, czyli zaczynamy o 15 godzinie, pijemy powiedzmy 200 ml tego płynu. Później po 2 godzinach pijemy 150 ml, no i później po 2 godzinach znowu pijemy. Tak, żeby mniej więcej 0,5 litra wypić tego roztworu. Oczywiście nie jemy, nasze drogi żółciowe się wtedy rozkurczają. Oczywiście biegamy do toalety, ponieważ sól gorzka działa po prostu biegunkowo. Więc to o to chodzi, żeby po prostu wydalić zalegający w naszych jelitach pokarm, jakieś niestrawione resztki i tak dalej, żeby było łatwiejsze oczyszczanie. I godzina 21:45 zaczynamy już powoli pić po prostu ten roztwór oliwy z cytryną, mieszając, wyciągamy sobie z lodówki, mieszamy i przez rurkę pijemy i te kapsułki ornityny popijamy tą oliwą z cytryną. Siedzimy na spokojnie, po godzinie 22 możemy się położyć delikatnie. Położymy się troszkę, tak jak powiedziałam, wyżej, poduszkę pod głowę damy, żeby nie wystąpiły odruchy wymiotne. Jeśli takie nastąpią, trzeba po prostu wstać, pochodzić, pooddychać i można się położyć ponownie.
może przyjść kryzys o godzinie 23 do, no może nawet później, 12 do 1, nawet do 2 godziny, ponieważ woreczek żółciowy i wątrobę, one się oczyszczają od 23 do 3 w nocy. Więc wtedy możemy odczuwać jakiś dyskomfort. Natomiast niech nas to nie zrazi. Tutaj nie musimy się martwić, po prostu to się oczyszczają nasze organy, nasze drogi żółciowe. Także trzeba to przeczekać spokojnie. Jeśli coś boli, jeśli są bóle w okolicach tutaj dróg żółciowych, najlepiej sobie wziąć termofor i ogrzewać ciepłą wodą. Nie za gorącą, musimy to też zawinąć w jakiś ręcznik, żeby nas nie poparzyło. Raczej nie powinno do takiego czegoś dojść, ponieważ już wcześniej, tak jak powiedziałam, ta sól gorzka, ona nam te drogi żółciowe jakby rozluźnia i te kamienie, no to nie są aż takie kamienie, wiecie, twarde, jak nam się wydaje, to są po prostu złogi. I te złogi, one przechodząc przez układ żółciowy, one no, po prostu się tam przesuwają i być może czasami może wystąpić jakiś dyskomfort. No i na drugi dzień po prostu prześpicie to, wstajemy rano, wypijamy ostatnią porcję tego naszego magnezu, czyli tej soli gorzkiej, wypijamy, no i oczywiście czekamy na pójście do toalety. W momencie pójścia do toalety podejrzewam, że już pierwsze kamienie będą widoczne. Po wypróżnieniu się będziecie mogli zaobserwować właśnie takie, często są to zielone złogi, takie właśnie zielone jak groszek. Mogą być oczywiście większe, mniejsze, jest ich nawet do kilku tysięcy. To po prostu zależy od organizmu, od tego jak on jest utrzymany, czy wątroba jest czysta, czy bardziej zabrudzona. Zresztą będziecie mogli to zaobserwować gołym okiem. Oczyszczanie wątroby powinno się robić tak minimum 4 razy w roku. Oczywiście zgodnie z kalendarzem, zgodnie z fazami księżyca, ponieważ to też ma oczywiście wpływ na to, czy ta wątroba się dobrze oczyści, czy gorzej, więc tutaj to też jest istotne. I zawsze trzeba pamiętać, że jeśli oczyszczamy się z pasożytów, jakichkolwiek robimy oczyszczanie, detoksy, to ona jest i tak czy siak obciążona, nawet jak nam się wydaje, że się dobrze odżywiamy i tak dalej, to po prostu nasza wątroba jest cały czas na wysokich obrotach, więc fajnie jest ją od czasu do czasu wspomóc, oczyścić. Oczywiście na co dzień polecam ostropest plamisty, nieodtłuszczony, zmielony po prostu we własnym młynku, tak? Najpierw ziarna sobie kupujecie, później mielicie samemu, do słoika zamykacie w ciemne miejsce i sobie takie 200 gram zmielcie. Codziennie na noc sobie taką łyżeczkę albo więcej, nawet łyżkę. Można po prostu wziąć tych nasion zmielonych i popić szklanką wody, bo tak jak powiedziałam, między 1 a 3 w nocy nasza wątroba się najlepiej oczyszcza z toksyn. Także polecam to stosować. Zobaczycie sami, że samopoczucie się oczywiście poprawi. Na oczyszczaniu wątroby się to nie kończy. Oczyszczanie wątroby to jest drugi etap oczyszczania naszego organizmu. Także o następnych odpowiem w następnych odcinkach. Żegnam się z Wami. Cześć!